marzenia się spełniają. Marzyłem o tym, żeby Jadzie sprowadzić do Rzeszowa, żeby pokazać ją w tej galerii, w galerii podkarpackiej Zachęty i udało się. Przyznam się, że nie było to łatwe, ale ludzie uparci dochodzą do celu. Jestem bardzo zadowolony z tego, że Jadzia się mogła u nas pokazać. Swoje prace przede wszystkim, które są niesamowite. To jest malarstwo, którego w tej chwili się już nie widzi na salach wystawowych. To jest kontynuatorką tych tradycji krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, tradycji Czesława Rzepińskiego. To jest malarstwo, które jest malowane światłem, sercem i Jadzią. Tu jest wystawa taka z podkarpackiej Zachęty, która jest właśnie związana plenerami i może najważniejsze miejsce, a na następną wystawę zapraszam do Jarosławia, miejsce, gdzie mieszkałam, gdzie skończyłam liceum. Od samego początku widzieliśmy, że obrazy odnajdą się w naszych salach ekspozycyjnych. Mamy trzy, one tutaj świetnie pasują i tematem, i tym malarstwem, i do całej, po prostu do naszych wnętrz. Więc gdy tutaj ustawialiśmy te obrazy i jeszcze tą ceramikę, powiem szczerze, że mieliśmy wytyczne, że obrazy muszą wisieć w danej gamie kolorystycznej, także tutaj nie było jakiegoś problemu, ale montowaliśmy, wieszaliśmy wiele wystaw, także z tą wystawą naprawdę nie mieliśmy za bardzo dużo problemów. Od razu wiedzieliśmy, na której ścianie, gdzie zawisi jakiś obraz. Pierwszy doszło do takiego połączenia moich realizacji ceramicznych z obrazami Jadwigi Marii Jarosiewicz. Myśmy się spotkały na Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu ileś lat temu, 3-4. I bardzo w tych naszych poszukiwaniach twórczych gdzieś było trochę wątków, które są wspólne dla nas. Jadwiga ma bogate doświadczenie, ma doświadczenie i praktykę, którą wyniosła i do której wraca w wypowiedziach, że wyniosła ją z Liceum Plastycznego w Jarosławiu. Ja również jestem wychowanką Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, z tym, że Jadwiga skończyła potem malarstwo i scenografię, a ja ceramikę artystyczną we Wrocławiu.